Ten otwór służy zwłaszcza za życia korala do wyrzucania jaj i plemników w okresie godowym. Stan koralowiec jest wcześniej pokryty również kolorową skórą, która chroni jego szkielet. Zwykle właśnie grzybinki posiadają taki regularny, ładny kształt, ale zdarzają się też grzybinki, które mają kształt kopuły, góry, a nawet fantastycznie nieregularne formy, jak na przykład widzimy tutaj. Bardzo mi podoba ta twoja grzybinka. I myślę, że czas na ostatnią grupę z twojej kolekcji są to owady. Przybliż nam troszkę te zwierzęta. Owady jest to obecnie najliczniejsza grupa zwierząt na Ziemi. Występują one we wszystkich częściach świata, począwszy od tropikalnych regionów Afryki, po arktycznie zimne rejony Antarktydy. Są one jednymi z najpiękniejszych zwierząt występujących na Ziemi. Zwłaszcza do najpiękniejszych należą motyle i wstrząsy. Wybrałaś tutaj do prezentacji żuka Goliata, bardzo pięknego żuka. Tak, żuk Goliat jest to wstrząs występujący tylko i wyłącznie na wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. Jest to wstrząs bardzo piękny, jeden z największych na świecie. Jest to również najcięższy wstrząs świata, gdyż podobno waży tyle co dorosły chomik. Ten wstrząs jest ogólnie bardzo poszukiwany przez zbieraczy, zwłaszcza tak zwany Goliat Złotogłowy, który tutaj jest przedstawiony. Widzimy tutaj przed sobą również tego rdzawego motyla, to jest zdaje się Pawica Atlas, tak? Tak. Pawica Atlas jest to jeden z najpiękniejszych i największych motyli nocnych występujących na świecie. Motyl ten ma wyjątkowo piękną, zieloną gąsienicę, która od razu po już kilku tygodniach podszwarza się dorosłego motyla, który żyje tylko jeden dzień, gdyż nie posiada jelit, żołądka, przełyku oraz ssaki, którą mogłoby pobierać pokarm. Przez to ten piękny motyl ma tylko jeden dzień życia na złożenie jaj. Motyl ten posiada też cztery białe plamy, które przypominają Europę, Azję i Europę, Afrykę, Amerykę Północną i Amerykę Południową i właśnie stąd wzięła się nazwa Pawica Atlas. Jego systemem obronnym są tak zwane głowy węża znajdujące się na brzegach jego górnych skrzydeł, które skutecznie odstraszają drapieżników. Czy chciałbyś jeszcze powiedzieć o jakimś motylu? Tak, jeszcze mam tutaj jeden ciekawy okaz motylu, mianowicie Argema mitrei. Inaczej można powiedzieć ćma komet. Jest to ćma występująca tylko w niektórych regionach Madagaskaru i jednocześnie jest największym i jednym z najpiękniejszych motyli na świecie. Jej ubarwienie jest żółte i pokryte brązowymi plamami nazywanymi niby oczami. Jej cechą charakterystyczną są przede wszystkim długie wyrostki znajdujące się na brzegach dolnych skrzydeł. Ta ćma jest zwłaszcza ceniona wtedy, kiedy te wyrostki nie są uszkodzone. Myślę, że przedstawiliśmy już wszystkie eksponaty, które Jasia wybrał dla Was specjalnie. Cóż, wypada mi tylko podziękować za rozmowę, za ten wykład wspaniały i zaprosić do dalszej części. Jestem pod wrażeniem wiedzy, pasji i zaangażowania tego młodego człowieka. Mamy tutaj mamuty, mamy mniejsze stworzenia. Jednej rzeczy mi tutaj brakuje. Tak jak szanowna pani babcia od najmłodszych lat mówiła, że skarby przyrody to jest wszystko. W związku z powyższym staraliśmy się nadrobić tę drobną lukę. Przekazujemy takie wydawnictwo, to się nazywa Ptaki Polskie. Mówiła pani, że ptaki polskie też są w przyrodzie, prawda, ważne? O. I w związku z powyższym, doceniając to, co już zrobiłeś i to, o czym mówiłeś, mam nadzieję, że na następnym spotkaniu również parę słów powiesz na temat tego, co nas otacza na dzisiaj. Ja jestem specjalistą od Karpat, od tektoniki, od budowy Karpat, od tworzenia się Karpat, w związku z czym tutaj ta dziedzina
ta dziedzina, to słuchałem z zainteresowaniem i sentymentem. Po pierwsze dlatego, że duża odległość czasowa była od kiedy ja na wykładach te rzeczy słuchałem, a po drugie również większa jeszcze odległość jest, kiedy sam zaczynałem w tym wieku robić mapy plastyczne. Zawdzięczałem to przede wszystkim nauczycielowi geografii. Dlatego chciałem zaapelować, że uważajcie na nauczycieli geografii, bo oni bardzo łatwo wciągają ludzi w różne pasje. No i to by było na tyle. Chciałem tylko jeszcze jedno powiedzieć, że oprócz mamutów i takich ładnych kamieni i kryształów na pierścionki, nie tylko wielkie są, ale są jeszcze takie malutkie. One się nazywają diamenty marmarowskie. Występują w Karpatach, występują w Marmarowszy. To jest kwarc, malutki kwarc, taki rzędu 2-3 mm, ale zawarte w nim są informacje, proszę Państwa, świadczące o tym, jaka była temperatura wtedy, kiedy się te kwarce tworzyły, jakie były ciśnienia, kiedy się tworzyły Karpaty. Ponieważ ta duża książka była w prezencie od pana Jacka Rydarskiego, chciałem zachować proporcje i podarować. Gratulując mu tej niezwykłej wiedzy i również pasji, z jaką tę wiedzę nam przekazywałeś, pragniemy Ci bardzo, bardzo z tego serca pogratulować i podziękować za tę niezwykłą, absolutnie niezwykłą lekcję. Bardzo z tego serca Ci gratuluję. Do pracy, do tej pomocy. Przypominające trochę dzbanuszki, twory, to są tak zwane pągle olbrzymie, największe z występujących pągli na Ziemi. Te, jak ja to nazywam, kapelusze grzybów, to są skorupki jeżowców regularnych, to również skorupki jeżowców nieregularnych. One znajdują się tutaj. To jest na przykład skorupka jeżowca nieregularnego, tak zwanego dolara piaskowego. Na przykład ten małż tutaj przedstawiony, to jest tak zwana pina szołdra. Największy małż występujący w Morzu Śródziemnym. Występuje wśród podwodnych łąk Posidonii. Najbardziej w ogóle ze wszystkich lubię tego pięknego trylobita z gatunku Phacops. To jest to był mój pierwszy duży trylobit. Ale sentyment mam również do tego, gdyż to była w ogóle moja pierwsza skamieniałość, jaką ja dostałem w życiu.